W końcu udało mi się przekraść. To teraz idzie właściwie z górki. O, kolejna skrzynia do opitolenia. No i pięknie. Fiolka z martwychwstania. Na razie nie były nam potrzebne. Mam nadzieję, że trend się utrzyma. Co tu jest? No, znaczy, podejrzewam, że wiem, co tutaj jest, tylko won z tym... Co to za trzy osoby się na mnie lampią? Zajmijcie się swoimi sprawami! Jedna została. Oh yeah! No to już ciężej pozostać niezauważonym. Och, jak miło. Mięsko się piekło przy ogniu. Dobra, ale teraz tak. Tam jest namiot dwóch ostrzy, a ja idę w tej chwili w którą stronę? Tam. Tu gdzieś idę. Cześć, Kolo. Come to look at Twin Blades Entertainment. A jaka to zabawa? Ain't they just lovely? Gonna be a fun party, alright. Okej. A, no tak. Kilka uwięzionych kobiet. So ladies, looking forward to Twin Blades Entertainment. Aha, pięknie, potrzebuję klucza. Oh, goddammit. Ale ja nie chcę zabijać bandytów. W sensie nie osobiście. Dr. Roderick, he deals with the scruffy public. Fajny masz strój, facet. I notice you've been contemplating the gates into Twin Blades quarters. Perhaps we could cause a diversion to draw out the reserve guards. The gate would be open for you then. Fajnie. Of course, such a risky endeavor would require adequate remuneration. Ile? No dobra, tak. Nice thinking. Come on, Hal. Lol. Co oni wyprawiają? Okej. Well done. The gate is open. You can go to Twin Blades area now. Okej, czyli teraz tędy. Chyba. Nie wiem, co oni zrobili, ale poskutkowało. No i tam jest kolejny obszar, gdzie będziemy mogli się tłuc na pięści. Tak jest! Je. To bardzo miło. Stand back, lads! Twin Blade wants a word with this little hero! Oops. She said a guild puppet would come, and here you are. No. My blades have been dying to meet you. They haven't been fed for days. You don't look like much of a meal, though. Draw your blade, guild puppet.
Let's see what you're made of. Don't be scared. Twinblade will take care of you. I teraz tak, które było pośpiechem zabójcy? Nie tak. Przestań na chwilę, proszę cię. Pośpiech zabójcy, to było chyba to, tak. Cyt. Oj. No chodź, grubasie. Jej. Finish it quick then. I'd do the same for you. There you are. What's wrong? Don't you recognize your own sister? Her past once again before her, Teresa's memories returned in a blaze of fire. Oakvale was burning. She watched in silence as the bandits tortured her mother, then turned to her with questions of the missing boy. She answered them only with a stare, and so their leader sliced out her eyes. The raiders took the boy's mother and left Teresa alone in the forest. There she crawled for 3 days, blind and desolate, until she was found by bandits, Twinblade and his men. She began a new life of servitude among their clan. But the bandit king sensed her exceptional strength and power of will and listened as she whispered dark prophetic truths in her sleep. Those who could never accept this small blind girl standing by their master's side did not last long. When they attacked, she killed them without mercy and without emotion. For this was her place in the world now. I've seen so many things, so much killing, so much dying. I've seen you, little brother, in a ring of sand and blood, an arena full of secrets. And I've seen the choice you'll have to make one day. Between the darkness and the light. Teresa! I'm sorry, Twinblade. Your path is alone now. All our paths are. But before I leave, brother, I have a present for you. For all the birthdays I've missed. A power that runs in our family. He finds you when you're sleeping and when the daylight fades. What are you waiting for? Finish it, or leave me alone. I'm dead anyway. I'm no one's king anymore. Tak szczerze mówiąc, ja go zostawię w spokoju. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli go nie zostawię, to rzucą się na mnie jego przydupasy. Obrobię jego skrzynki. Za to. No, pancerna beczka. Kolejna fiolka zmartwychwstania. Chyba mamy maksymalną ilość już. Liczbę, przepraszam. Złoto. Jakieś mięsko, fajnie. Tu kolejne beczu. Kolejna pancerna beczka, pięknie.
Buczcie sobie dalej, jasne, jasne. No, kolejne złoto. Kolejne pancerne beczki. Zaradzimy temu, oczywiście, jak zwykle. Czy tu nie ma czegoś jeszcze do zgarnięcia? Pomijając tych wrzaskunów. Może uda mi się przedrzeć tutaj? Tak, uda mi się. O, patrzcie państwo! Kolejna skrzyneczka! Diament! Jak miło! Gdzieś tutaj coś do wykopania, nie? Szkoda. Wykopać, wyłowić, cokolwiek. Żadnych kluczy raczej. Buczcie sobie dalej, jasne, jasne. O, to chyba wszystko. Ciebie, panie dwa ostrza, zostawię w spokoju. Albowiem zwyczajnie w świecie zależy mi na nagrodzie z mojej przechwałki. Czy dostanę? Proszę. Oh yeah! 10 tysięcy sztuk złota, 1000 punktów sławy, 10 120 punktów doświadczenia. Tak jest. Nareszcie. Konkret. That was a very impressive victory, hero. But Maze has more news for you at the guild. I suggest you return here at once. Jasne, jasne. You've received a new quest card. Nic. Szkoda. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko. Nie wiem, jakieś służby porządkowe są w tym pas? Nie ma. Nie ma! Mogę burzyć beczki. Znaczy burzyć beczki. Boże. Nie burzyć beczki, tylko niszczyć beczki i wyciągać z nich to, co uważam, że prawnie mi się należy jako bohaterowi, który właśnie... O, czy zielone jabłuszka? Który właśnie pokonał waszego władcę, przywódcę, cokolwiek. Whatever. Dostajemy trochę punktów dla złego, ale mi to tam nie przeszkadza. Może ta aureola nieznośna zniknie nam z nad głowy. O, portki zabójcy. Mamy już buty zabójcy, więc teraz dorwaliśmy portki zabójcy. Kwiatki, kwiatki, kwiatki. To były te kobity, których oczywiście już tutaj nie ma. No cóż, bywa. Smutny ich los, ale po prostu nie chciałam mordować bandytów. Bo w sumie mogłabym zamordować tutaj wszystkich. I skutek byłby ten sam, tylko to dla innego osiągnięcia. W sensie dla innej przechwałki by było. Dla tej... Oj, tutaj byłam przecież przed chwilą. Dla tej, w której trzeba zabijać bandytów. A ja nie chciałam tego robić. Wrócę do normalnego stroju. Zestawy. Płytowo-kulczugowy. Głowa. Kurzy kapelusz. Ciekawe, jak bardzo mnie zaakceptowali w tych stronach. Czy będą się rzucać jak kurczak z obciętą głową, czy... Pozwolą mi się przegrzebać przez swój ekwipunek? Pozwolą mi się przegrzebać. Jak miło. O! Hmm.
Dobra, panowie kupcy. Co wy tutaj macie? Przedmioty, podarunki. Czekoladki, róże. Uuu, fałszywa obrączka. Nie. Wędka oczy zabójcy, co? Za top 3. Poradnik brzydoty. I księga zasad. Ale my to chyba już mamy. A nie. O. O. Okej. Oczy zabójcy. Dobra, będę pamiętała, że to tutaj jest. Eliksir woli jeszcze sobie dokupię. Bo nigdy go za wiele. Co mogę sprzedać z przedmiotów? Czarny materiał, nie dziękuję. Żywność i towary. Szarlotkę sprzedam wszystkie. Jabłuszka też, zwykłą marchewkę również. I ryba też won. Czerwone mięso. 10, 20. Sprzedane. Ha. Czego ty poszukujesz? Przedmioty, żywność i towary. No proszę. No, te ryby nie były takie znowu świeżo złowione, ale powiedzmy. Czemu wszyscy wiedzą o tym, że mam się zobaczyć z Maze'em? Co to kurczę jest? Wszystko jest gorsze niż to, co mam w tej chwili. A broń dystansowa, chyba nowy łuk. A, to jest do sprzedaży, to nie. A jakbym kupowała, to broń, łuk, znaczy twój broń dystansowa. Nie jestem zainteresowana kuszą. Jednak tym łukiem o wiele wygodniej jest mi się posługiwać. Panie Hen, co pan sprzedajesz? Strój jakiś. Mroczny szyszak z kolczugi, nie dziękuję. Rękawice strażnika, co? A nie, są gorsze. Tu. Wszystko mroczne, tak? No, nie, no, dajcie spokój. Owszem, fajnie to wygląda, ale... Nie, dzięki. Dzięki. Ja jestem... The Ultimate Chicken Warrior. Nie, dzięki. Nie potrzebuję faceta, który rzuca się na przeciwników z zębami. Co jak co, ale niestety pierwszy lepszy wilk może z tobą wygrać, a już na pewno Wolverine. W takim pojedynku na zęby, więc... nope. Tym bardziej, że nie zapewniam opieki dentystycznej. Umowa tego nie będzie obejmować. Czy tutaj będziecie się burać na mnie, na tej porzuconej drodze? Czy macie do mnie jakieś wąty? Nie, nie macie. Uch, jak miło. Jakże ja się cieszę. I tu są kolejne drzwi. Ojeju. I skrzyneczka. Pokaż się. Co ty tam skrywasz? Fiolka zmartwychwstania, której już nie potrzebuję, bo mam komplet. What? Oh. You're not one of them, are you? My eyesight's not what it used to be. No i? One was a gallant knight. His plate armor was so shiny. Probably what did my eyes in. Oh. Then there was an evil mage. Wore the darkest magical robes you ever saw. Okay. The last was a rogue. A bandit. Bit like the chaps here. Mam się pobawić w przebieranki? Where is the gallant knight I await?
i... Where is the... No niestety, ale nie mam stroju Mrocznego Rycerza. Taka smutna prawda. Trochę zajmie mi zebranie tego zestawu. Kolejne tofu. To jest chyba sugestia, żebym przeszła na dietę jakąś. W sumie nigdy nie jadłam tofu. Nie wiem jak smakuje. Nie wiem czy to dobre czy nie. Nie blokuj się. To było niezłe. Zablokować się na murku. Gratulujemy. O. Tu nic nie ma. Warety. Poszło sprawniej niż się spodziewałam. Oh yeah. Byłoby miło, gdybym się nie blokowała, naprawdę. Swoją drogą, fajnie, że tak płoną tutaj ogniska. Od razu cieplej i przytulniej. Nawet pomimo mojego... mojej tendencji do niszczenia dobytku. Czytajcie aktu wandalizmu wobec własności prywatnej należącej do wspomnianych wielokrotnie wcześniej bandytów. Ścieżka na szczycie klichu. Ojejciu. Ha! Nie ma ich już tu. No to super. Czy tutaj czasem nie było czegoś? Czy ja to już wykopałam? Chyba nic nie było w ogóle. Albo było i już wykopałam po prostu... Nieistotne. Później najwyżej sprawdzę. Super. Czas odespać. Noc była bardzo pracowita. W sumie niby moglibyśmy pójść do obozu bandytów tam i tłuc się na pięści z nimi. Ej, ominęłam mój dom. O matko. Biegnij szybciej, grubasie. Dobra, nie jesteś już gruby, ale też biegasz wolno. Hello? Oh, yes. Love. How lovely it is. It is perfect for me. Okej. Właśnie, mogę dom sobie powiększyć. Powiększ sobie dom. Tu. I nie mogę więcej nic zrobić z tym domem. Jak uroczo. Hello, my darling. Tak jest. How nice. Okej. Ona będzie miała teraz ciężki żywot, bo wszyscy albo znaczna większość mieszkańców tej mieściny się we mnie kocha, jak widać. Ale ja wracam do gildii, ponieważ w gildii mogę sobie teraz prawdopodobnie levelować. Troszkę punktów doświadczenia zgarnęłam. Czas ten fakt wykorzystać. Ojej, nie mogę w tej chwili inwestować w siłę więcej. O. Budowę ciała wypadałoby, ale to wymaga 45 tysięcy, a ja tyle nie mam niestety. A tutaj co? No, powiedzmy, że to rozwiniemy sobie na wyższy poziom. I teraz co? Przebiegłość? Oczywiście, że tak, bo to się w sklepach przyda. Bida z nędzą zajrzały nam w oczy, wobec czego... No błyskawice rozwińmy. Czasami się przydaje. Czasami. Bywa, że się przydaje.
No, okej. Oh yeah. Nice. Masakra kupców i akcja wyzwolenia kupców. Haha. Okej. Będziemy wyzwalać kupców. Akcja wyzwolenia kupców. Nie, nie na Golasa. Wyjdę z tego bez szwanku. Czasie poniżej 8 minut. Spróbujemy. Nie używaj żadnej broni ani ofensywnych czarów. Nie zabijaj nikogo. Ho! Nie no, miałabym nie zabić żadnych bandytów? No ta nagroda kusi, no. Dobra, powiedzmy, że to za mało. Niech będzie tyle.